Panie kapitanie, można powiedzieć, że wreszcie wygrywamy w hali sportowej Częstochowa. My przed sezonem mieliśmy takie nadzieje, że tutaj rywale będą mieć problemy i dzisiaj chyba faktycznie Bzura nie mogła się odnaleźć w tej ogromnej hali, no ale oczywiście my zagraliśmy też dobre spotkanie. Jak ty to widziałeś? Na gorąco możesz ocenić. Na gorąco to się z tobą nie zgodzę. Zagraliśmy średnie spotkanie. Na pewno cieszą 3 punkty, które jeszcze trzymają nas na powierzchni i gdzieś tam mamy kontakt z tą czwórką. A czy się nie odnaleźli? No my też nie wyglądaliśmy rewelacyjnie. Fajnie, że wciąż jesteśmy w grze i w sumie tyle na ten temat mogę powiedzieć. Jest dużo rzeczy do poprawy, ale no liczę na to, że jeszcze za tydzień utrzymamy się w tej grze o czwórkę i będziemy dalej walczyć. Jak myślisz, co dzisiaj było kluczem do sukcesu? Na pewno myślę, że zagrywka, bo jednak potrafiliśmy zrobić krzywdę rywalom. No i także blok w decydujących momentach, szczególnie w drugim secie, kiedy był wynik na styku. No tak, no zagrywka jest, można powiedzieć, wypadkowo bloku trochę. Myślę, że obydwie drużyny na początku zwłaszcza miały problemy z przyjęciem i te przyjęcia falowały, gdzieś te punkty się zdobywało seriami. No tak, w tym meczu na pewno zagrywka była lepsza niż dotychczas, tylko trzeba wziąć pod uwagę poziom sportowy przeciwnika. Czy by tak było z innymi drużynami, tego nie wiem.